Zanim otwórzmy Biblię na 13 rozdziale Objawienia i 8 wersecie. Jest to czas apelu, więc, ale też myślę, że to jest połączone w jakiś sposób. I tekst mówi: wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon ci, którzy imiona nie są zapisane w księdze życia baranka, zabitego od założenia świata. Pokrótce można powiedzieć tak, że kto będzie zapisany w księdze żywota baranka? Jest napisane, że wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą pokłon jej, czyli metropolii, czyli Babilonowi. Wszyscy oddadzą pokłon nie jemu, ale jej właśnie, bo tak w oryginale jest, metropolia. I zobaczcie, ci, którzy nie będą zapisani w księdze, oddadzą. Czyli kto jest zapisany w księdze życia baranka? Kto? Czy wszyscy ludzie z samego faktu urodzenia? Czy nawróceni? Wierzący nawróceni. Ten tekst mówi bardzo wyraźnie, dlatego że u nas, wiecie, jest sporo osób też takich, którzy uważają, że księga baranka życia, to wszyscy są z marszu, z samego faktu urodzenia, zapisani do tej księgi. Ale to nie jest prawda. Ale Biblia o tym nie mówi. Możecie, że na chwilkę sobie 20 rozdział Objawienia i tam 12 werset. Zobaczcie. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I sądzeni zostali umarli według tego, co było zapisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. Czyli co, jakie księgi? Pierwsze księgi dotyczyły wszystkich mieszkańców ziemi, a księga inna, szczególna, dotyczyła tych, którzy... Tam jest pisany każdy, kto się nawróci. Każdy, kto zaczyna żyć duchowo, czyli zaczyna żyć inaczej w pełni. Bo według Boga, jeżeli nie żyje, ktoś nie żyje duchowo, jakiejś sfery nie ma, no przeważnie duchowej, no bo nie da się mniej cyklicznej, czy, to wtedy tak naprawdę jest martwy. Jezus powiedział jak? Niech umarli grzebią umarłych. O kim on powiedział? O trupach, czy które grzebali trupy? Czy o ludziach żywych, którzy żyli, ale nie byli w pełni? Bo oni byli martwi, bo oni mieli martwą sferę duchową. I słuchajcie, i są ludzie, którzy uważają, nie, księga życia absolutnie, to wszyscy są zapisani, co ty gadasz. Ja mówię, jeżeli wszyscy są z marszu zapisani. Wszyscy byli zbawieni, a przecież wszyscy wiadomo, że nie będą. I dlatego ten tekst 13:8 bardzo wyraźnie, kochani, mówi, że wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, czyli inaczej, będą potępieni, prawda? No bo to jest jednoznaczne. Nie jest zapisane. I oddadzą cześć, prawda, zamiast Bogu, mówiliśmy o czci, no to zamiast Bogu oddadzą cześć metropolii, czyli tak naprawdę szatan. Oni złożą mu cześć, a to będzie oznaczało, że jacy ludzie, ci, którzy nie idą za Chrystusem wszędzie, prawda, i nie ogłaszają też tego, prawda, bo pamiętajcie, prawdziwa więź z Chrystusem się składa z trzech głównych elementów, zawsze. Pierwsze to jest kiedy rozmawiasz z Bogiem, słuchasz Go, czy odwrotnie może być, słuchasz Go, rozmawiasz z Bogiem i trzeci element to jest współdziałasz z Nim. To są trzy główne elementy. To samo dotyczy człowieka i przyjaźni, prawda? To samo. To są trzy elementy. Na czym się opiera przyjaźń między ludźmi? Że co? Słuchacie, co ktoś mówi. Znaczy nie tylko słyszycie dźwięki, ale słuchacie, co ktoś mówi do Was. Wy mówicie do kogoś i co? Współdziałacie. Robicie coś razem. I wtedy nawet z wrogów stają się przyjaciółmi. Teraz, nie? Taki film amerykański oglądają, którzy tam się z wrogów stali przyjaciółmi, prawda? Był Japończyk i jakiś tam Amerykanin, wylądowali na wyspie. No i najpierw to się, wiecie, był dysonans, a później byli zdani na siebie i zaczęli gadać, zaczęli rozmawiać i się okazało, że się... Tak. I współpracować ze sobą, dokładnie. No bo musieli. Więc na tym to polega. A tak... Jeszcze właśnie, czyli ta cześć Bogu i ci, którzy idą za Bogiem, czyli współpracują, czyli głoszą Jego nowinę, to są te trzy elementy. Jeżeli nie ma któregoś elementu, no to wiecie, trójnóg jak stoi, a jak obetniecie jakikolwiek element, to co się stanie? Runie. Po prostu runie.
I tak samo będzie życiem człowieka. Runie, jeżeli nie będzie oparte na tych trzech elementach. Więc musi być słowo głoszenie, ale nasze życie ma to poświadczać, prawda? Nasza więź z Bogiem poświadcza ten trzeci element i on jest, wynika z tych dwóch elementów, prawda? Z tych, że ja mam kontakt z Bogiem i wtedy idę z mocą i mówię to, co Bóg chce, żebym mówił. To jest jedna rzecz. To jest tak krótko, bo nie chcę tutaj mini, wiecie, kazania absolutnie mówić. Natomiast powiem wam, że jakie doświadczenie wspaniałe ostatnio mieliśmy. To jest bardzo świeże, bo to w czwartek było. My przez też mamy tą stronę naszą zieloną, wiecie, prawda? Tam zielone uzdrowienie i tak dalej. I tam trafił do nas osoba. Napisała nam, a myśmy przez dłuższy czas nie, tej poczty nie otwierali. Tej poczty zielone uzdrowienie, tą pocztę jaką mamy. Tam coś było tak, że wiesz, zostawiono. To było w kwietniu. I człowiek się odezwał, mówi, że weźcie nas nie pod swoje skrzydła, bo ja już rzuciłem cukier, tamto, 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 tamto i po prostu już reformy zaczął robić. No i powiedział, weźcie mnie pod swoje skrzydła. No, trafi na stronę, tak się wyraził. Ale ja to przeczytałem dopiero w maju na początku i mówię, no nic. Powiedziałem jej, odpisała, bo to akurat na, jej, na to, bo moja poczta i ten, nie? No i odpisała i on zadzwonił. Z Niemiec, słuchajcie, taki Sławek, pochodzący z Zabrza, który już długo mieszka w Niemczech i przyjechał, wiecie, ja się modliliśmy się i mówię... Proszę, on od razu powiedział, że ja chcę was odwiedzić, nie? Tak, że ja przyjadę do Kotoszyna. Tak. I słuchajcie, przyjechał z Niemiec do nas, bo później jeszcze tam do tego Zabrza coś ten i wyobraźcie sobie, ja się modliłem, tak, modliliśmy się. Ja mówię, Boże, daj, żebyśmy mogli, mówić Ewangelię, żeby nie tylko o, wiesz, o zielonej tam żywności, o tym, ale o zdrowiu fizycznym, ale też duchowym, żeby o tą Ewangelię. I słuchajcie, i zaczęliśmy rozmawiać i tak się przeplatało. I zdrowie, i później zacząłem stopniowo to o tym, słuchajcie, daj mu wielki bój, daj mu drogę do Chrystusa. I pośmialiśmy się, był bardzo zadowolony w ogóle z tej wizyty. Słuchajcie, bardzo szczęśliwy. Taki happy. Aż to powtarzał. Mówi, to zabieram ze sobą te książki. Tak, wziął ją, tak, tutaj. Zabieram ze sobą. Po prostu z niego się wyjechała takie szczęście normalnie, a cały dzień na odwiedziny praktycznie po 12, wyjeżdża przed 22. Tak, cały dzień. Jedzenie, picie, wszystko. I gadanie, cały czas ja jej chcę już zostawiać. I mógł zjeść. Ale mówię, niech się wygadają, niech rozmawiają. No. Bo potem mówię, że po prostu ma taką potrzebę, że ale on sam powiedział, ja nikogo nie znam takiego jak wy. Nie tak. Znam takich ludzi, ja tylko w internecie. Ja znam takich ludzi, jak przysłuchują. Ja takich ludzi nie znam. No i tak jeszcze tak mam. Tak. Te ręce zrobię tak na. No i nareszcie takich ludzi poznałem. I mówi tak, że. I pomału, wiecie, wiadomo, że ta duchowość dzisiejsza świata idzie w co? New Age, nie? To jest ta alternatywna, gdzie jakby... Jak człowiek zaczyna, wiecie, poznawać się gdzieś duchowo jakoś, to przeważnie najczęściej idzie w New Age. Po prostu tą alternatywną szatan mu daje. No chcesz? To my ci damy. To tak samo, wiecie, jak jest w ciało. Nie chcesz jeść leków? To my ci damy suplementy. Big Pharma mówi. I tak samo tutaj. Nie chcesz tego? To my ci damy alternatywną. Damy ci duchową siłę, prawda? No, jak już dla każdego coś dobrego, jak już się budzisz, a on się zaczął budzić, wiecie, bo powiedział nam, że on się zaczął budzić, że jego otoczenie go uważa za jakiegoś wariata. Że on widzi pewne rzeczy, które wiecie, i mówi, co to do tego? A słuchajcie, i cały dzień i tak. Mogliśmy go uczęstować, pokazać te przetwory, mógł skosztować to wszystko, wiecie, to, ale przede wszystkim jak ja się cieszyłem tak samo, że ja mogłem, że Bóg wysłuchał tej modlitwy, że ja z Nim mogłem zacząć mówić o Bogu i zacząć się tak dogłębnie, nawet, wiecie, na moje doświadczenie opowiedziałem i tak dalej, no naprawdę mi to też niesamowite to było, także chwała Bogu, zobaczcie jak i on się odezwał, przecież wiesz, ja już myślałem, że on może się nie odezwać, bo to może być już nieaktualne, bo to minęło już, nie? No. Tak. Niesamowite, słuchajcie. I szybko przyjechał, od razu zobaczył
i powiedział, że tego tak, żeśmy się już tego bardzo zadowolony, mamy kontakt i ja mu tam jeszcze wyślę moje namiary na, jeszcze na ten, nie? Na ten, no, na mój kanał. I powiem wam, że to jest cudowne, że właśnie, zobaczcie, przez nieraz, właśnie częściej przez ciebie się trafia do ducha. Bo przeważnie tak jest. No bo powiem tak na końcu. Paweł pisał wyraźnie, to jest pierwsze. W ogólnym ujęciu pierwszy jest duch, prawda? Ale tak, jeżeli chodzi o człowieka, to co jest pierwsze? Ciało. No przecież ja się rodzę cielesny. Przecież ja się nie rodzę nawrócony. Ja nie wstaję, już jestem nawrócony, już jestem doskonały, wiecie, ja się rodzę i nic nie... Nie, ja się cielesny rodzę, ja się w ciele rodzę. Ja muszę się nawrócić dopiero. Czyli ten duch jest w ogólnym rozrachunku, tak, duch jest najważniejszy, oczywiście. Ale duchowa sfera, ale ta cielesna jest pierwsza. Jest pierwsza. I co by nie było, do niej nieraz trzeba trafić, żeby dalej pójść z pewnymi rzeczami. Także chwała Bogu, słuchajcie, bo takich więcej tam różnych doświadczeń jest, ale ja się cieszę, że albo z tego kanału duchowego, albo z tego właśnie zielonego, albo ze strony tej zielonej, zobaczcie, Bóg po prostu przydaje. Trzeba się gorąco modlić do Boga, żeby przydawał ludzi. Po prostu nam stawiał na drodze, żebyśmy mieli też mądrość mieli, prawda? I to jakby wyjść naprzeciw tym potrzebom, co ci ludzie mają, prawda? No bo my nie wiemy, ale Bóg to zna. Także chwała Bogu. Amen. Amen.